pięćdziesiąt lat swojego życia. W tej katedrze przyjął święcenia z rąk biskupa łodzińskiego Czesława Falkowskiego w roku 1967. Pamiętamy, jak radował się w zeszłym roku jubileuszem 50-lecia kapłaństwa. Za kilka dni radował się jubileuszem 50-lecia plus jeden rok tego chrystusowego kapłaństwa. Jako kapłan, młody kapłan, pracował w studzienicznej, pracował też w Ostrowi Mazowieckiej, pracował w Sejmach, w Suwałkach, jako wikariusz, później jako wikariusz w Łomży i w roku 1986 został ojcem duchownym w naszym seminarium. Dla młodszych księży jest znany postacią, bo był ich formatorem. Ich obecność świadczy o tym, że dziękują Bogu za tę piękną postać formatora w naszym łączyńskim seminarium. Dla innych to kolega, wykładowca, który pracował dla naszego łomżyńskiego kleru. W roku 1992 został mianowany proboszczem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowi i dziekanem tejże parafii dekanatu. Pracował i oddawał swoje serce parafii. Był bardzo związany ze swoją parafią. O czym świadczy obecność też osób i obecność na mszy o 10:30 z Ostrowi, jego dawnych wiernych. W roku 2010 został przeszedł na emeryturę i zamieszkał w naszym domu wspólnoty kapłańskiej. Rok temu został też wyniesiony do godności prałata przez papieża Franciszka. Przez nasze modlitwy dziękujemy Bogu za dar tego ofiarnego kapłana, który pracował w różnych środowiskach i nie szczędził sił, aby nieść Ewangelię tam, gdzie biskupi łomżyńscy go posyłali. Jego przynajmniej słownym życzeniem było to, aby spocząć w swojej rodzinnej ziemi, aby tam czekać, kiedy Pan powoła go do życia wiecznego, kiedy Pan pobudzi go do wiecznego życia. Pozwól mi i zamieszka wraz z nimi i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani... Drodzy bracia w kapłaństwie, w godności i urzędach, klęty, siostry zakonne, rodzino świętej pamięci księdza prałata Edmundza, przyjaciele jego, wszyscy zebrani na tej uroczystości mszy świętej sprawowanej za niego. Miarą naszego życia jest lat 70. 80, gdy jesteśmy mocni. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Z psalmu 90. Na świętej pamięci ksiądz prałat Edmund Mielecki zdobył w czasie swojego życia ową mądrość serca. Bożą mądrość.
nią się kierował i dzieli się tą mądrością z innymi, których spotkał, dla których był duszpasterzem. Śmierć księdza Edmunda zaskoczyła wielu. Niektórzy wprost nie chcieli uwierzyć. Dzisiaj jeszcze usłyszałem od parafianki z Ostrowi Mazowieckiej takie zdanie: ksiądz Edmund odszedł, ale nie wyglądał na tyle lat, ile miał. Był zawsze młodszy. Był człowiekiem mocnym. W Ostrowi Mazowieckiej, gdzie przed pójściem na emeryturę był proboszczem, mówiono w tych dniach, jeszcze kilka miesięcy temu, był u nas i bardzo dobrze się czuł. Człowiek mocny, jak do końca. Ale wróćmy do psalmu 90. Lat 70, mówi psalmista, to miara ludzkiego życia. 80, gdy jesteś mocny. Biblijna miara człowieka mocnego, lat 80. Ksiądz Edmund był mocnym człowiekiem. Czym ta moc się przejawiała? Przede wszystkim w jego zdecydowanej, jednoznacznej postawie. I to postawie kapłańskiej. Kapłaństwo kochał, cenił. Innym ludziom ukazywał, bo kapłaństwo żył. Nie było tutaj żadnej wątpliwości. Jego moc była w postawie zewnętrznej. Zawsze eleganckiej. Dobrze ubrany, zadbany, zachowujący zasady samorawiwo. Dbający o to, żeby wyjść do ludzi uporządkowanym, dobrze uczesanym. Przed wyjściem na jakieś spotkanie w lustrze się przeglądał, tak, że wychodząc do mszy świętej zerkał, wyjmował grzebie. Cenił ludzi poprzez to. Jego moc także w słowie. Był to człowiek oczytany. Dobry mówca, zarówno w przepowiadaniu Bożego Słowa, w głoszeniu Ewangelii. Mówił w sposób przekonujący i ciekawy. I dobrze mówił, co spotykało się z uznaniem. Na różnych okolicznościach. Ale ostatnie miesiące i ta ludzka moc osłabła. Osłabły się fizyczne. W ostatnich dniach miał kłopoty z mówieniem. Dopadły choroby i dolegliwości ludzkie krzyże. Ciało odmawiało posłuszeństwa, ale pozostała owa moc ducha. I kiedy już wyraźnie nie mógł mówić, to w ciszy w sercu i po ustach jego można było zobaczyć i usłyszeć słowa ucieszowane, słowa modlitwy i zaufania o Mario bez grzechu pierworodnego. Módl się za nami teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. To najważniejsze. Owa moc ducha, która pochodziła z jego pracy nad sobą i współpracy z Bożą łaską. Tak jak we wstępie do mszy świętej ksiądz biskup zaznaczył święcenia kapłańskie w tej katedrze otrzymał.
Później był wikariuszem w sanktuarium Maryi Studzienicznej. I tam od Matki Bożej Studzienicznej przeszedł pod opiekę Matki Bożej w niebo wziętej jako wikariusz w stroju mazowieckim. W sejnach tej sanktuarium Maryi później słuchałem Boża, katedra Matka Boża Pięknej Miłości, gdzie był także administratorem, formował taki plen w seminarium duchowym, będąc ojcem duchownym. I później znowu powrócił pod opiekę Matki Bożej w niebo wziętej do Ostrogi Mazowieckiej, gdzie przez 18 lat był proboszczem, dziekanem. Także dziekanem rejonowym, miałcym w szpitalu, także kapelanem. Był to zatem kapłan Maryjny, kapłan Chrystusowy, kapłan Eucharystii. Człowiek wymowny, ale nie gadał. Wypowiedzi jego było na sądy, sądy słuszne, bez zbędnego patosu. A jeżeli ktoś mówił, może tak niezbyt mądrze, to spotykał się z jego błyskotliwą ripostą z odrobiną inteligentnej ironii. Umiał docenić dobro u innych, chociaż był krytyczny, ale nie krytykancki. Doceniał to, że słuchał, ale był oszczędny w pochwałach. Jeżeli coś mu się podobało, to wyrażał aprobatę, lekkie zdjęcie głowy i mówił: owszem, owszem. To znaczy się dobre wyrazy uznania. Też nie znosił głupich pochwał jego adresem, bo wydaje mi się to bardzo irytowało. Lubił porządek wokół siebie i w otoczeniu, w kościele, szczególnie w liturgii. Dbał o piękny liturgii, sprawowanie mszy świętej, włączał świeckich w liturgię, stąd też lektor dorosły w Ostrowie Mazowieckiej, którzy do dzisiaj funkcjonują, są przy ołtarzu w czytaniu Bożego Słowa. Jako już pasterz zwracał uwagę i podkreślał tradycyjne, sprawdzone metody duszpasterskie, ale nie stronił od nowych form duszpasterskich. To, co mnie pojednak było najważniejsze, to związane z dzisiaj wybraną Ewangelią Świętą. Jest to Ewangelia Eucharystyczna i kapłańska. W Eucharystii mocno wierzę. Zachęcam do częstego przystępowania do Komunii Świętej. Codziennie z godnością Eucharystii jest sprawowana na początku dnia. Pierwsza msza święta, wyprawiona w Mazowieckiej, która sprawowana przez księdza prawanta Edmunda Chmielskiego. Także zwracam uwagę na sakrament pojednania. To są podstawy. Jego także testament. To myśli Eucharystię pochwalę. To był człowiek Eucharystyka, o tożsamości eucharystycznej. I Maryjny kapłan. Eucharystia, msza święta, przyjmowanie Komunii Świętej, jest to okno do nieba, do nowego Jeruzalem, o którym mówi święty Jan Apostoł, gdzie nie będzie smutku ani narzekania, ale przebywanie z Chrystusem zmartwychwstałym, z Matką w niebo ziemią, świętymi, w radości i w miłości Trójcy Świętej. Myślę, jego pragnienie, byśmy się tam wszyscy spotkali, bo w tym celu był kapłanem,
świadomy i zdecydowany i tak wiernie prowadził. Odszedł od nas z tej ziemi, ale wierzymy, że jest to duchowa możliwość. Poprzez pośrednictwo Chrystusa, dlatego modlimy się za niego, wyrażając nasze przywiązanie i miłość do niego. Chociaż on już nie będzie nam niego brakować słów rozsądnych, zabawionych odrobiną ironii i dost wystarczy do tego, co nie mądre i głupie. Będzie brakować jego poczucia humoru. Jego ciekawych opowiadań o tym, co przeżył i zobaczył, bo pragnie mieć całą Europę w zwiecie. Także już następstwo pracował z Niemczech. Będzie brakowało, tak wiem, jego przyjaźni. Chociaż tego nie mówił, ale był przyjacielem wiernym dla tych, których za przyjaciół uznał. Smucili się, że odszedł. Cieszyli się, że Bóg nam go dał, że mogli się go spotkać. I mamy nadzieję na spotkanie z nim w niebie.